Ludzie utytułowani dzielą się na dwie grupy. Tych, dla których rzeczony tytuł czy stanowisko jest po prostu kolejną pozycją w CV, czyli curriculum vitae. No i tych, dla których jest to jedyne osiągnięcie życiowe. No i teraz możemy sobie odpowiedzieć, moi drodzy, na dwa pytania w tym odcinku dla każdego coś przykrego. Ile osób z tej drugiej grupy spotkaliśmy w życiu w Polsce, a ile z tej pierwszej? No i drugie pytanie, dlaczego jest tak, że w szkolnictwie tak dużo ludzi musi podbijać sobie bębenek i ego napominaniem, ale do mnie należy mówić, panie profesorze. To jest o tyle oczywiście zabawne, jeżeli wychodzi z ust magistra. I to tylko dowodzi, że w Polsce mylnie, jak się uważa, wcale nie ma tylko systemu pruskiego edukacji, to znaczy wiecie, tego, w którym się szkoli przykładnego obywatela, tornister przy ławce, salut do nauczyciela i tak dalej, dzwonki, 45 minut lekcji, wszyscy to znamy na pamięć. Ale jest też to system ruski, które jest świadectwo mianowicie wpływu Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich na naszych ziemiach, który zaznaczył się chociażby w tradycji mówienia panie kierowniku, panie inżynierze do każdej napotkanej osoby, ponieważ właśnie ludzie uznawali, no, że muszą zadbać o swoją klasę, ponieważ jakiejkolwiek innej klasy nie mieli. I na tym polega naczelny problem. I myślę, że dzisiaj, kiedy jesteśmy w realiach usieciowionych, gdzie w sieci praktycznie każdy może grać dowolną rolę, wychodzi to ze zdwojoną jaskrawością i trudno się dziwić, że coraz częściej pojawiają się różnego rodzaju wypowiedzi prasowe i artykuły naukowe dotyczące absurdalnej sytuacji, w której magister uczący w szkole średniej wymaga tego, żeby mówiono do niego per profesorze, tak? Jestem oburzony profesorowaniem w pierwszym liceum, mówi ojciec uczennicy, która opowiada mu historię, jak to jeden z nauczycieli, oczywiście upomniał koleżankę, tak? Zapukała do pokoju nauczycielskiego i poprosiła panią X. Jak to pani X? Przecież to powinna być pani profesor. W moim odczuciu, jak pisze słusznie ten rodzic, jest to obłuda, która osłabia prestiż nauczyciela. I to jest, zauważcie, bardzo ciekawa rzecz, którą, no, rzekłbym, znamy z dawien dawna. To znaczy, jeżeli ktoś musi przypominać o tym, kim jest wszędzie, to oznacza, że najwyraźniej sam nie wierzy w prestiż wykonywanego zawodu, co pięknie kiedyś ujął Tywin Lannister. Any man who must say I am the king is no true king. I właśnie, jeżeli nauczyciel musi przypomnieć o tym, że jest nauczycielem, że jest profesorem, to osłabia automatycznie prestiż swojego zawodu i sprawia, że popatrujemy tak na tego człowieka i myślimy sobie, okej. Jeżeli musisz o tym przypominać, to znaczy, że nic i tego, co robisz, nie świadczy o tym, że robisz to tak dobrze jak profesor. Bo gdybyś to tak robił, to prawdopodobnie ten szacunek ludzi miałbyś niezależnie od tego, jak oni by do ciebie mówili. Bo myślę, że to jest kluczowa sprawa. I bardzo ładnie to ujął Mirosław Bańko, profesor, który długie, długie lata udzielał odpowiedzi w poradni językowej PWN-u. Kiedy właśnie na pytanie jednego z czytelników, jak się zachować w sytuacji, w której w liceum są dziwne pretensje ze strony nauczycieli, że nie tytułuje się ich jak należy i tak dalej, profesor Bańko odpowiedział rezolutnie następująco, że po pierwsze sam pamięta tę sytuację ze szkoły i w taki sposób nauczyciele walczyli o swój autorytet, nie zna natomiast okoliczności zdarzenia i tak dalej, ogólnie rzecz biorąc należy zachowywać szacunek, powiada, co przejawia się w doborze odpowiednich tytułów, ale zdanie, rozmawiamy z panią Iksińską wypowiedziane do nauczycielki o innej nauczycielce, nie jest w żadnym wypadku niegrzeczne. Dużo tu zależy od znaków niewerbalnych i sygnałów wszelakiego autoramentu, barwy głosu, modulacji, gestów, mimiki, zachowania, szerszego kontekstu i tak dalej. I uprzejmość czy grzeczność w żadnym wypadku zatem nie zależy od tego, czy użyjemy tytułu konkretnego, co jest znaczące, ponieważ językoznawcy już wypowiadali się na ten temat właśnie w kontekście współcześnie kształtującej się polszczyzny, także tej, która rozwija się w przestrzeni medialnej, zwłaszcza mediów społecznościowych. I na przykład w artykule językoznawczym Urszuli Chwesiuk na temat form adresatywnych w mediach społecznościowych czytamy o tak zwanych honoryfikatywach. I o co chodzi z honoryfikatywami? Mianowicie zwroty, które są honoryfikatywne, to takie, które historycznie są związane z oddawaniem komuś honorów. Według Zenona Klemensiewicza, czytamy w tym artykule, użycie zwrotu honoryfikatywnego, na przykład pan, na przestrzeni wieków występowało w wypowiedziach względem osoby przełożonej, właściciela ziemskiego albo innej osoby, do której nie wypada zwrócić się po imieniu. W dzisiejszych czasach jest to często wybór wynikający z zasad savoir-vivre. Honoryfikatywność bowiem jest zawartą w treści wypowiedzi informacją o towarzystwie,
pasożysko społecznej relacji między nadawcą i odbiorcą. I tutaj się zaczynają schody, ponieważ zaczynamy mówić nie o języku, tylko zaczynamy mówić o pewnych normach społecznych i zauważcie, że te normy społeczne w żadnym wypadku nie są związane z tym, co wymagane jest w murach ośrodku dystrybucji prestiżu i pogardy, którym incydentalnie jest zarówno szkoła w Polsce, jak i uczelnia. Mianowicie tego rodzaju relacja, która nie jest relacją poziomą, automatycznie wymusza dwuklasowość, tak? Z jednej strony jest ta klasa wyższa, która wymaga tytulatury i z drugiej strony jest klasa niższa, która musi tytułować. Nadawca wypowiedzi zwracając się do adresata staje przed wyborem nadania mu wyższej lub niższej rangi społecznej, co jest istotne, zwłaszcza w sytuacji, gdy chcemy unowocześniać miejsca pracy i zaprowadzać zarządzanie turkusowe chociażby, które polega na wypłaszczaniu tych relacji pionowych i tym, że krótko mówiąc nasz menadżer to nie jest jakiś poganiacz niewolników z Nachają. Chlast, chlast po grzbie. Szybciej pracuj, dowóż te majstolny. Kamienie milowe, szybciej, szybciej. Budujemy piramidę. Dlaczego budujemy piramidę? Nieważne, szef tak mówi. Chlast kańczugiem. Dokładnie to samo niestety może powiedzieć nauczyciel, tak? Który nie umie w żaden sposób nadać autorytetu swoim wypowiedziom. Na przykład pokazując przyznanie się do błędu, pokazując źródło, z których korzysta, dekonspirując się, że czegoś też nie wie, co automatycznie budzi szacunek u odbiorców. Lepiej zdecydowanie jest dawać oceny niedostateczne. To jest kolejny asumpt do tego, żeby przypomnieć, że w polskim prawie oświatowym wymagane jest wystawienie tylko jednej oceny końcowej. W związku z powyższym, jeżeli ktokolwiek robi sprawdzianiki i teściki i wpisuje numerki, wyciąga z nich średnią, to przysparza sobie sam pracy, ponieważ nie musi tego robić. Jeśli mówi, że musi, ponieważ zmusza go do tego ministerstwo, to kłamie. A zatem wystawianie ocen, dyscyplinowanie, karanie bardzo często właśnie służy temu, żeby podbić te relacje pionowo, gdy tymczasem w szkolnictwie skandynawskim regułą jest, że do nauczycieli się zwraca po imieniu normalnie i te relacje automatycznie zostają wypłaszczone. To jest powód, dla którego w różnorodnych korporacjach zastosowana została reguła zwracania się po imieniu, tylko problem polega na tym, że na przykład gdy taki Empik próbował do klientów mówić po imieniu, to ludzie się burzyli, no właśnie z tego względu, że w polszczyźnie jest ta nieszczęsna tradycja honoryfikatywna, tak, o której mówił Klemensiewicz, że był ten zwrot pan i myśmy się przyzwyczaili do tego panowania, do tego stopnia, że jak czytamy w różnych ramotkach literackich takie zwroty jak mos panie czy wasz mości, to nawet już nie słyszymy tego, że to właśnie dokładnie chodziło o relację honoryfikatywną, w której ktoś miał się ukorzyć przez kimś, kto był w wyższej hierarchii społecznej, najczęściej był też arystokratą. No i żeby było śmiesznie, jak czytamy dalej w tym artykule, mimo istnienia ogólnie obowiązujących zasad doboru adekwatnych do sytuacji adresata, form adresatywnych w wyniku zmian społecznych, ustrojowych, technologicznych i tak dalej, muszą one dostosować się do zmieniającej się rzeczywistości. Na przykład użytkownicy polszczyzny przez długi czas stronili od stosowania zwrotu grzecznościowego pan, co ciekawe, właśnie ze względu na to, że w przeszłości utożsamiany był jedynie z właścicielem ziemskim. Jest to udokumentowane w pierwszej próbie normatywizacji zwrotu adresatywnych autorstwa Juliusza Grossego i Kamizimierza Nitsza, to językoznawcy, w której nawoływali oni do porzucenia użycia pan na rzecz bardziej demokratycznego zwrotu wy. Również wielka zmiana, jaką było zakończenie II wojny, spowodowała, że w dążeniu do osiągnięcia równości między ludźmi nowe władze PRL, ZSRR sięgnęły po zyskujące wyższą aprobatę zwroty typu obywatele, tak? Wy obywatelu się mówiło wtedy. No i tutaj mamy odpowiedź, moi drodzy, na ten podstawowy kłopot. To znaczy są różne zaszłości historyczne w polszczyźnie, które sprawiają, że premiowano właśnie panowanie wszystkim, mówienie w tenże sposób. Ja też od razu zaznaczę, bardzo długo w kontaktach ze studentami stroniłem od tego, żeby zrezygnować z tej formuły, ponieważ tak mnie też nauczono. I dopiero jak przetestowałem w małych grupach to, że po prostu wszyscy do siebie mówimy na ty, a w większych grupach ludzie mogą zwracać się do mnie tak, jak chcą, to nagle zobaczyłem, że taki mały gest symboliczny dużo zaczyna zmieniać. Po prostu ocieplają się relacje w najnormalniejszy i w najzwyklejszy ludzki sposób. Dokładnie tak samo, jak ocieplają się w momencie, gdy przejdziecie na ty z kimkolwiek. Oczywiście, że można w zależności od swoich poglądów nadawać temu rangę symboliczną,
symboliczno-towarzyską, bla, bla, bla. Ale pamiętajmy, że miejsce pracy czy miejsce nauki jest taką przestrzenią, w której musimy się nauczyć, jeżeli w ogóle gdzieś, tego, jak redukować dystans między różnymi ludźmi, między różnymi grupami społecznymi, zwłaszcza, że ten dystans potrafi naprawdę bardzo przeszkadzać. Kiedy natomiast te tytuły mają sens? Otóż, moi drodzy, nie wiem, czy wiedzieliście, sam się zdziwiłem, mianowicie istnieje coś takiego jak profesor oświaty. I to jest faktycznie tytuł, który jest nadawany profesorowi, tu macie, czy profesorowi, nauczycielowi uczącemu w szkole, który w ten sposób staje się właśnie profesorem, tylko w takich okolicznościach. W skali Polski w 2021 roku 25 nauczycieli jedynie zyskało przywilej bycia tytułowanym profesorami. 25, nie w jednej szkole, tylko w skali Polski, więc jest to tytuł honorowy, który ma być świadectwem długoletniej pracy na rzecz oświaty. Zwykle to jest nadawane ludziom z 30-letnim stażem dydaktycznym, którzy naprawdę już wypromowali mnóstwo osób i to jest nasz sposób wyrażenia właśnie szacunku w autentycznym wydaniu, a nie w wymuszony sposób, tak, to jest w liceum, gdzie pani profesor, nie pani profesor, jaka pani profesor, tak? Nie dostała takiego tytułu. Oczywiście jest jeszcze druga ścieżka pozyskania takiegoż, to znaczy można nabyć już nie tytuł naukowy na razie, tylko stopień akademicki w wyniku edukacji. Od razu tutaj krótka dygresja, mianowicie jest straszny bałagan w Polsce z tą tytulaturą. Jeżeli chodzi o stopnie naukowe, są dwa, to znaczy jest to doktor, czyli ktoś, kto dostaje tytuł doktora, stopień doktora, ponieważ zrobił doktorat. I ten stopień doktora jest nadawany przez określone organy. No przede wszystkim jest to Rada Doskonałości Naukowej, która opiniuje uprawnienia uniwersyteckie, a ściślej mówiąc uprawnienia rad dyscyplin naukowych, które to rady dyscyplin naukowych w toku głosowania nad rozprawą doktorską nadają tytuł doktora. I teraz to jest dość ważne, ponieważ sporo osób myśli sobie, że jeżeli w dyskusji internetowej na przykład ktoś przywoła autorytet doktora, czyli kogoś, kto zrobił doktorat w danej dziedzinie, żeby było kontrowersyjnie, powiemy sobie nauki medyczne, no i na to ktoś mówi, że ho, ty się wywyższasz, bo mówisz, że masz doktorat. Nie, ptysiu różowy, nie wywyższa się, tylko mówi fakt, wyraża oczywistość. Doktorat jest informacją, czyli stopień naukowy również jest informacją w dyskusji. O co w tej informacji chodzi? Chodzi o to, żebyś wiedział, jak z kimkolwiek rozmawiasz, że to jest człowiek, który poświęcił minimum 10 lat swojego życia na zgłębianie zagadnienia, w sprawie którego ty, internetowy beserwizerze, czyli gościu, który myśli, że wie najwięcej, uważasz, że zjadłeś wszystkie rozumy. Otóż nie. Otóż jeżeli ktoś 10 lat poświęcił jakiemuś zagadnieniu, to minimalną przyzwoitością ze strony dyskutanta jest przynajmniej się o tym dowiedzieć, przynajmniej zapoznać z częścią jego dorobku i przynajmniej spróbować zrozumieć absolutne podstawy jakiejś dyscypliny. A jak się to już zrobi, zastanowić się, czy jesteśmy w stanie po 5 minutach researchu być tak samo kompetentni jak człowiek po 10 latach. Więc doktorat, czy stopień naukowy doktora nadawany przez Radę Dyscypliny w danej jednostce akademickiej, która zyskuje do tego uprawnienia, bo to nie jest takie proste, to jest informacja. Tylko. Więc jeżeli ktoś ma ten doktorat i wy od razu czujecie potrzebę czapkowania, o, panie doktorze, panie doktor, to nie rozumiecie problemu. To nie o to chodzi. To jest informacja. W Stanach Zjednoczonych na przykład, jak piszecie do kogokolwiek listu, jest profesorem czy doktorem, to piszecie dear i imię i nazwisko. I w ten sposób wyrażacie szacunek. Po prostu. Nie jest ważne, czy ten człowiek jest profesorem, czy ma habilitację, czy ma doktor. Nie jest to ważne. Jest naukowcem, tak? I nie wymusza na nikim tego, żeby mówić do kogokolwiek per Mr. Doctor. Już sobie wyobrażam, jakby miał pole w ktoś, kto pracuje na Princeton, czy Stanfordzie, czy Oxfordzie, byście napisali Mr. Doctor! Albo Mr. Professor, ja dlaczego to wiem? Ponieważ byłem kiedyś studentem, który właśnie napisał tak do profesora Frederica Jamesona z Uniwersytetu w Durham, którego tekst tłumaczyłem. I ja oczywiście, Mr. Professor, wielki panie profesorze Jamesonie. A tymczasem on na moje pytanie, czy mogę przetłumaczyć jego artykuł i czy daje mi prawa autorskie do tego i licencje i tak dalej, odpowiedział: Dear Chris,
Yes. Cheers, Frederick. I to jest wciąż ten wybitny profesor, filozof, do którego pisałem. Czy on stał się mniej wybitny przez to, że tak napisał? Nie, on zyskał jeszcze większy szacunek. To jest prosta psychologia, bo odbieramy takiego człowieka automatycznie, że jest skromny, że zdaje sobie sprawę z tego, że doktorat czy profesura to jest po prostu informacja dla użytkownika, ale równocześnie on zmniejsza ten dystans, żeby pokazać nam, że mamy się czuć dobrze w jego towarzystwie. I na tym polega ta subtelna różnica, że w Polsce będziemy mieli oczywiście to podejście na zasadzie tak: masz nazywać profesorem, bo inaczej minus 20 punktów za zachowanie. A tymczasem, gdyby tenżeż profesor powiedział do nas milej coś, albo włączył nas w obręb swojej społeczności, a nie kazał nam czapkować, klękać, całować w sygnet feudalny, to nagle by się okazało, że zyskałby o wiele większy szacunek słuchaczy. No i właśnie, skoro już mówiliśmy tyle o profesorach, jak to jest z profesurą w Polsce, no sprawa jest bardzo prosta. To znaczy, jeżeli ktokolwiek pisze w Polsce habilitację, to zyskuje stopień naukowy doktora habilitowanego. I ten stopień naukowy doktora habilitowanego również przyznaje w tym wypadku Rada Doskonałości Naukowej w oparciu o opinię albo Rady Wydziału, albo Rady Dyscypliny z danego uniwersytetu. Jak widzicie, ani jeden stopień naukowy, stopień akademicki nie brzmi w Polsce profesor. A zatem o co chodzi z profesurą? Profesura, dokładnie tak samo jak w przypadku profesory oświatowej nadawanej nauczycielom, to jest tytuł honorowy, który albo nadaje senat uczelni i rektor dla pracownika, który ma szczególne osiągnięcia, właśnie dla doktora habilitowanego, już który ma tę nieszczęsną habilitację, i wtedy w uznaniu jego różnych zasług dostaje tytuł profesora. No i oczywiście profesor, który ma klasę, nie będzie mówił swoim studentom, że wiecie, bo senat nadał mi tytuł profesora, to o te teraz macie mówić do mnie, panie profesorze, bo jak nie, to nie będę. Czy od razu wiemy, że jeżeli ktoś tak mówi, to nie ma klasy. To jest też dla nas jakiegoś rodzaju informacja. Informacja z gatunku następującej: uciekaj z tych zajęć gdziekolwiek indziej, ponieważ najwyraźniej nie masz do czynienia z człowiekiem, który jest pewny siebie. Bo człowiek pewny siebie nigdy czegoś takiego by nie powiedział, a już na pewno nie człowiek pewny swojego dorobku, a już na pewno nie człowiek, któremu faktycznie ten tytuł się należał. A zatem wniosek nam płynie z tego wszystkiego następujący. Jak zawsze, chodzi tutaj o to, żebyśmy nie czuli bojaźni przed autorytetem. I to jest jedna z tych technik, które wam teraz sprzedaję, pozwalająca zredukować to poczucie lęku czy strachu w rozmowie z kimś, kto właśnie w taki sztuczny, paskudny sposób usiłuje to zrobić, a sposób ten niezmiernie przypomina mi satyrę Krzysztofa Łapalińskiego. Tak, to będzie ten moment, kiedy Krzysztof zacytuje starą literaturę, ale ten fragment jest pyszny i bardzo dobrze opisuje takiego profesora albo nauczyciela, który chce, żeby do niego tak mówić. A mianowicie... Gdy na ambonę wnidzie mnich nadęty, opinię wysokiej nauki, mądrości, odmie się jak półtora nieszczęścia, kaptur rozwiedzie, kapice rozszerzy po wszytkiej ambonie, wszytek tyfus... Chodzi o gorączkę. Indyk najeżony albo dudy nadęte. Pchniesz, aż dudy psykną. Te całe powietrze, które się zgromadziło w tym gąsiorze, w tym odętym worze, jak półtora nieszczęścia, by takie psss. I nie będzie nadętego balonika ego już. To należy sobie zrobić myślowo, jak macie do czynienia z kimś takim, kto właśnie w nieuprzejmy sposób, bez klasy upomina was co do tego, w jaki sposób ma być tytułowany. I teraz na koniec jest jeden jeszcze problem, moi drodzy, to znaczy, ile osób uważa, że warto jest pójść na studia, albo nie dajcie bogowie, warto jest zrobić doktorat właśnie po to, żeby sobie móc wstawić takie na...
logo na LinkedInie, że magisterium tutaj, licencjat tam, doktorat gdzieś indziej. I jeszcze najlepiej, żeby wstawić sobie koniecznie w nagłówku w mediach społecznościowych doktor. No to wtedy już wiemy za od razu i momentalnie, że mamy do czynienia z człowiekiem, który ma osiągnięcia. Znaczy tak, bo to jest jego jedyne życiowe osiągnięcie najwyraźniej, skoro jest tak eksponowane. I to prowadzi nas do paradoksu, który jest związany w Polsce ze studiowaniem, gdzie wedle różnych statystyk od 40 do 50% to się różnie waha w różnych latach. Mamy w Polsce magistrów, to jest dużo za dużo. Obecnie według rankingu OECD, wszystko wam jak zawsze podlinkuję w źródełkach w opisie filmu, jest jakieś 30-40%. Czyli 1/3 Polski ma wykształcenie wyższe. I możecie sobie odpowiedzieć na pytanie, czy faktycznie potrzebujemy tak wielu osób z wykształceniem wyższym w współczesnych czasach, gdy jest bardzo dużo, coraz więcej zawodów z sektora kreatywnego, w których tytuł na przykład doktora, znaczy, czy nie wiem, jakikolwiek inny, będzie potraktowany jako bycie przekwalifikowanym, a nie kwalifikowanym do wykonywania jakiegoś zawodu. Ha! I to jest pewien kłopot. Tak samo jeżeli chodzi o tytuły zawodowe, które otrzymujecie na uczelni. Tytuł zawodowy licencjata, który dzisiaj jest z jakiegoś dziwnego względu wzgardliwie traktowany, mimo że to jest jeden z najstarszych tytułów, to znaczy w jeszcze średniowiecznych uczelniach było coś takiego jak licentia docendi, czyli licencja na nauczanie i licencję na nauczanie otrzymywał bakałasz po tych 2 latach. Stąd licencja to bakalaureat. Bo bakalarstwo, bakałasz, tak? No dzisiaj mówimy licencjat najczęściej z uwagi na to, że taka forma się przyjęła, ale nie zmienia to faktu, że po mniej więcej właśnie też 3-2 latach różnie bywa w zależności od uczelni. W Polsce po 3 latach zyskuje się tenże tytuł. W angielszczyźnie odpowiednikiem jest BA, czyli Bachelor of Arts, bakałasz sztuk. To jest właśnie ta stara formuła, jeszcze nawiązująca do sztuk wyzwolonych, o to chodzi w tym arts angielskim. Potem macie Master of Arts w angielszczyźnie, po polsku magister, czyli ten, który pamiętamy, który wie więcej od ministra, haha. I magister w tym przypadku jest już w wielu zawodach tytułem zawodowym, który świadczy o przekwalifikowaniu, na przykład na stanowisko juniorskie. Tak, jasne, jest wciąż dużo firm, które wymagają starego tytułu magistra, ponieważ historycznie w Polsce, w PRL-u konkretnie, magister był jedynym tytułem zawodowym, jaki się dostawało oprócz inżyniera na uczelni, więc mieliście magistra po ukończeniu studiów albo magistra inżyniera, jak to była Politechnika lub uczelnia techniczna. I ludzie, którzy dzisiaj są buberami zatrudniającymi pracowników w różnych Januszeksach spółka bez żadnej odpowiedzialności, pamiętają jeszcze te czasy i mają zakodowane, że magister to ten, który z wyższym wykształceniem, gdy tymczasem wyższe wykształcenie historycznie dotyczyło już bakałaża, tego licencjata, który dostawał licencję docendi. Nawiasem mówiąc, powinno się wieszać wszystkich promotorów na gałęzi jak Odyna, żeby rozdziobały ich kruki i wrony następnie, którzy puszczają sobie tak tych licencjatów z uczelni, bo to robimy sobie fabrykę. Bo powinni pamiętać, że to jest ta licencja docendi, tak? Że to jest ten człowiek, który może zostać nauczycielem. Więc jeżeli napisze licencjat, w której jest pisany łamaną polszczyzną, to raczej ciężko te kwalifikacje nauczycielskie tam zoczyć. Albo jeżeli ktoś machnie sobie ręką i to puści, no to macha ręką i puszcza kolejnego nauczyciela, który, co ciekawe właśnie, ogarnięty tytułomanią, bardziej moim zdaniem będzie łacny upominać się o te wszystkie tytuły. Bo on głęboko w sobie wie i czuje, że na to nie zasłużył. I to jest ten paradoks, który jest związany z tytulaturą. Zazwyczaj jest wymuszana ona przez ludzi, którzy głęboko w sobie czują, chociaż nigdy się przed sobą do tego nie przyznają, a już na pewno nie przed innymi, że absolutnie na ten tytuł nie zasługują. Tytuł zawodowy nawet, a już nie wspomnę o tytułach honorowych, profesorskich, które są przyznawane. A zatem to, na co bym zwracał uwagę, to stopnie naukowe. Kto ma stopień doktora, kto ma stopień doktora habilitowanego? Możecie to sprawdzać w bazie Nauka Polska. Możecie sprawdzać to w Google, w Google Scholar. Jest film, podlinkuję go tutaj na wszelki wypadek, jak wyszukiwać w Google Scholar, jak sprawdzać te wszystkie tytuły i jak nie zgubić się w tym gąszczu informacyjnym właśnie, w którym tak się bardzo myli tytuł naukowy ze stopniem naukowym, że ja w ciągu tego odcinka 2 razy też to zrobiłem. Bo na tym polega właśnie
właśnie to nasze przyzwyczajenie. Jesteśmy od samego początku uwarunkowani przez szkołę do czapkowania przez ludźmi, którzy mają jakąś tytulaturę. I potem to zaczyna eskalować. Uważam, że dużą szkodą jest to, co robi część komentatorów, która mówi, że to jest kwestia savoir-vivre. Na przykład mówi to Wojciech Wocław. O, panie profesorze, do nauczyciela, że to piękna tradycja, że zachowajmy te, pielęgnujmy tę piękną tradycję. Pielęgnować to se możemy tę piękną tradycję wtedy, jak nauczyciele sobie na to zasłużą. I wiecie, na czym polega paradoks? Ludzie sami znajdą sposób, żeby wyrazić szacunek. Nie jest ważne, czy ktoś to robi mówiąc proszę pana, czy w jakikolwiek inny sposób. To jest nieistotne. Ważne jest, żeby przez dobrze wykonywaną pracę budzić szacunek u kogokolwiek i przede wszystkim, żeby wreszcie zerwać z tą tradycją z rezerwowania tytułów wyłącznie dla ludzi, którzy mają władzę jakąkolwiek. Niezależnie od tego, czy są snoblistą wyżywającym się na czytelnikach i wyzywającym ich od idiotów, czy też są wicepremierem, który do końca życia każe się tytułować premierem. To jest nieistotne. Zwróćmy raczej uwagę na to, że ludzie, którzy mają fach w ręku, 20 lat są mistrzem krawiectwa, czy oni nie zasługują na to, żeby powiedzieć do nich permistrzu. I jeżeli ktokolwiek z was się uśmiechnął, usłyszawszy to, to znaczy, że mamy w Polsce problem klasowy. Bo gdyby rzeczywiście chodziło nam o oddawanie szacunku innym ludziom, z uwagi na pracę, jaką włożyli w to, żeby zdobyć poszczególne stopnie kwalifikacji, to mówilibyśmy tak do wszystkich. A nie tylko do osób, które są medialne, typu panie redaktorze, albo do osób, które, od których zależy nas byt, typu prawnik, panie mecenasie, albo do osób, do których jesteśmy przyzwyczajeni, że nawet jeżeli nie powiemy do nich z szacunkiem, to oni się będą o ten szacunek upominać, czyli nauczyciele i profesorowie. Więc myślę, że to jest do zmiany. Dostrzeżenie szacunku w innych formach językowych, w formach grzecznościowych, które możemy użyć, w dziękuję, w proszę pana, w proszę pani, tak? W innych formach, które w jakikolwiek sposób mogą transmitować nasz szacunek i także w mowie niewerbalnej, która będzie świadectwem tego, że rzeczywiście kogoś szanujemy. Natomiast jeżeli ktoś uważa, że tytuły i stopnie zdobią, to najwyraźniej nie przyswoił sobie pięknego opowiadania Hansa Christiana Andersena pod tytułem Dom, które wprowadza przepiękny dwuwiersz dedykowany przeze mnie niniejszym wszystkim, którzy się za bardzo przejmują tytułami. Bo złota zniknie na ścianie, a świńska skóra zostanie. Do następnego. Chrum, chrum.